Archeologia. Cześć! Dzisiaj zapowiedź tego, co się wydarzy na kanale Archeologia nie z tej ziemi w 2023 roku. Oglądnijcie i sami ocencie, czy warto wracać na kanał. To tyle na teraz. Wesołych i do siego roku. Irlandia została zamieszkana między 10 tysięcy a 8 tysięcy lat temu. Wtedy to po ostatnim zlodowaceniu ocieplił się klimat i podniósł się poziom wód. Paradoksalnie to pomogło skolonizować wyspę. Wtedy to powstał pomost wodny i używając najwęższego gardła pomiędzy obecną Szkocją i Irlandią, czyli kanału północnego, ludzie za pomocą swoich czółen i łodzi dubanek dostali się do Irlandii. Czy megality są fragmentem cylindra reaktora atomowego niedokończonej elektrowni atomowej wybudowanej przez Atlantydów? A może tak, a może nie, a może tak, a może nie? Sanktuarium Świętej Brigidy składa się z kilku stacji, w których znajdują się kamienie, które zasadniczo mają właściwości lecznicze. Postaram się pokazać, jak to ma działać. Święta Brygida znana jest z tego, że prowadziła daleko zaawansowaną działalność znachorską. Potrafiła wyleczyć różne choroby. To miejsce jest na jej pamiątkę i to miejsce ma pomóc tym schorowanym, którzy już nie mają żadnej nadziei. I to jest kamień, który ma leczyć choroby kręgosłupa. Wygodny, nie powiem, bardzo wygodny kamień na choroby kręgosłupa. Może inna pozycja, trzeba przyjąć inną pozycję. O, taka też jest dobra. Trudno mi powiedzieć, która jest najlepsza. Można sobie odpocząć, kręgosłup odpoczywa. Pierwsza ze stacji, która ma mnie uleczyć całkowicie. Angus Ock udał się na to jezioro. Stanął na jego brzegu i zaczął krzyczeć w kierunku tych 150 łabędzi. Ker, moja ukochana, chodź do mnie, zostań moją żoną. Krzyczał tak długo, aż usłyszała go legendarna Ker i podpłynęła prosto do niego. Kiedy Angus Ogg położył rękę na jej łabędzim łbie, również zamienił się w łabędzia i odlecieli wtedy razem do Bruna Boyne, pałacu nad rzeką Boyne, gdzie wiedli szczęśliwe małżeńskie życie i prawdopodobnie jak wielu Irlandczyków mieli również wiele dzieci. No słyszę, tylko nie wiem jak zacząć. Dobra. Zamek w Trim posiada funkcje mieszkalne oraz funkcje obronne. W terminologii fachowej taka zabudowa nazywa się donżon. W czasie pokoju rycerz zamieszkiwał, a w czasie najazdu była to wieża ostatecznej obrony. Oczywiście Cuchulin jako postać mitologiczna, legendarna, jego czyny, jego postać kryje sobie pół prawdy, pół legendy. No, jeśli tutaj mamy gdzieś doszukiwać się prawdy w tych legendarnych czynach, no to na pewno prawdą jest, że taki wojownik istniał. Jakiś tam celtycki wojownik, który zasłużył się dla ulsterskiego ludu, istniał i spisano jego czyny, dodając mu boskie, nadprzyrodzone, fantastyczne atrybuty. Jak mawiał klasyk, Cuchulin był dupiarzem. Dupiarzem w tym znaczeniu, że nie stronił od damskiego towarzystwa i potrafił naprawdę dokonywać wszelkich czynów, łącznie ze zdobyciem sławy i obcięciem głowy 100 wojowników, aby zdobyć niewieście względy. Mm.
znajdujemy się we wnętrzu katedry, która przynależała do opactwa świętej Maryi, a miejsce to zostało założone przez świętego Mokta w VI wieku. Znajdował się wtedy tutaj monaster. Za nami oczko wodne, w rejestrze staw rytualny. Zrobiono tutaj zdjęcia lotnicze w latach 20. XX wieku. Stwierdzono, iż te stawy mają ośmiokątny kształt, charakterystyczny, i uznano, że to mogły być miejsca, w których odbywały się jakieś religijne rytuały. Inna z interpretacji mówi, iż znajdował się tutaj kamieniołom, z którego pobierano budulec do stawiania wielkich, megalitycznych budowli. Uśmiech osiołek. Co osiołek je? Co osiołki lubią? Może później, jak będę jadł, to ci dam, ale teraz muszę wziąć się do roboty, wiesz? Bo mamy megalit. Megalitomaniacy wszystkich krajów, łączcie się! Jesteśmy w miejscu Kilmaszok, w górach Kilmaszok, w masywie gór, i widzimy schyłkowo-megalityczny grobowiec, tak zwany grobowiec klinowaty. Czemu klinowaty, to się zaraz dowiecie. Taki grobowiec składał się z obstawy kamiennej. Obstawa kamienna tworzyła formę okręgu, który otaczał główną komorę grobową. I pamiętajmy, że w czasach, kiedy on był wzniesiony, był nakryty potężnym kamiennym kopcem karnym. Uważa się, że ta wiedźma, wedle legendy, właśnie przesiadywała na tym oto tronie. To się nazywa Chair of the Hag, czyli takie siedzenie, tron dla wiedźmy. I ona tutaj, chyba tak jak Bóg, 6 dni pracowała, później 7 dnia odpoczywała, albo odpoczywała w jakimkolwiek okresie czasu. Cokół, element konstrukcyjny, część ściany fundamentowej, która styka się bezpośrednio z gruntem wokół otaczającej budowli. Są różne rodzaje cokołów. Cokół wysunięty, ten, z którym mamy do czynienia, jest cokołem wysuniętym, wystaje poza lico muru. Jest cokół cofnięty oraz cokół licowy zrównany. My mamy do czynienia z cokołem wysuniętym. Jest to o tyle charakterystyczny cokół, że opiera się na nim ściana konstrukcji i ten cokół przyjmuje cały ciężar tej ściany. Jimmy McKenna. Jim McKenna tu był. Monument zniszczony. Jest teoria, że ten menhir mógł stać w centrum kamiennego kręgu. Znajdujemy się w ciekawym miejscu, Dorsey Earthwork, tak to się współcześnie nazywa. Jest to miejsce związane z celtyckim osadnictwem w epoce żelaza. Po mojej prawej i lewej stronie pozostałość po wale. W chwili obecnej sięga ona 6 metrów, a wyobraźmy sobie, że ten wał miał długość 4 km. Po środku między tymi wałami znajdowała się droga. No i te 4 km wału otaczały dość znaczny i spory obszar. Jak badacze interpretują to miejsce? Otóż jest to miejsce związane z obroną szlaków handlowych, które przechodziły z północy na południe, czyli z celtyckiego Ulsteru do reszty Irlandii. Ulster od południa graniczył z prowincją Connacht. Bardzo ciekawe miejsce. Zrobiła się też ładna słoneczna pogoda, o dziwo. Także żyć, nie umierać. Tak to się zwiedza zabytki w Irlandii, mniej więcej.
A teraz suchar niczym z familiady. Co najczęściej robi załoga okrętu podwodnego? Subuje.